Jak to? Chodź ze mną. Jakiś dziwny ten królik. Co to za miejsce? Kto zgasił światło? Jest tu kto? Cześć. Halo. Boisz się? To normalne. Co to jest? Nie! Nie krzywdź mnie. Jestem za młody, żeby umierać. To był tylko sen. Co się dzieje? Papier i kredki? Mam coś narysować? Może tego potwora? Czemu nie? Ale potrzebuję temperówki. Żaden problem. Jestem ostry jak brzytwa. No to zaczynamy. Co? Muszę go narysować. Ogromne zęby. Doskonale. Ja to zrobiłem? Gałka oczna? Okej. Nawet pasuje. Jakie kolory? Na pewno czerwony, plus czarny i pomarańczowy. Co? Grat pada, czy co? Dawno ich nie przecinałem. Dawaj. I spadaj. Przydadzą się. Dziwne. Hejka, pamiętasz mnie? Oddaję. Okej. Lalka Ken? Nawet podobny rozmiarem. Ciekawe. O, miara krawiecka. Zrobię przymiarkę. Zobaczmy. Jak leci? Wygląda na to, że będzie pasować. Czyżby? Chyba zgubiłeś zero. To będzie zabawne. Ostrożnie. No dalej. Potrzebujesz pomocy? Masz. I to też. Cóż to? Pedał? Chyba nie działa. Szkoda. Ale kretyn. Zapomniałeś włączyć. W końcu działa. Co to? Fajnie. Akurat się przyda. Gotowi do startu? Szyć. Maszyna odwala całą robotę. Już gotowe. Ale czemu takie wielkie? Przecież wymierzyłem. Kto to zmienił? Mam cię. Im większe, tym lepsze. Królik wszystko zepsuł. Muszę to zmniejszyć. Może skurczy się w praniu? Ile jeszcze? Za długo to trwa. Dajcie spokój. Nie chce mi się dłużej czekać. Zaraz, jak to się stało? Świetnie. Udało się, a teraz zobaczmy. Oczywiście, przybierzamy. Jaki elegancki. Dzięki za ciuchy. Proszę bardzo. A to co? Farby. Dobrze się składa. Ups. No i co darbiłeś? Jest dara. Wyluzuj. W każdym razie dostaniesz nowe buty. Super. Właściwie przy okazji masz cylinder. Nie znoszę cię. Pożyczę sobie. Nawet pasuje. Rondo, poznaj kapelusz. Widzisz? Świetny pomysł. O tak. Podoba się? Nie! Biedak stracił głowę. Ale nie ma tego złego. Wystarczy przymocować. Prawie jak oryginał. Kto ma ładne ząbki? Ja! O nie! Co? Zagrasz ze mną? Gotowy. Jasne. Gotowy? Tak jest. Dawaj. Łatwizna. Nie masz szans. Chyba ty. Odbij to. Zmęczyłem się. Paletki są dla mięczaków. Dostaniesz kijem. A masz. Hej. Moje oko. To bolało. Które to? Nie wiem. Chyba to. Właś. Tak lepiej. Wracamy do projektu. Z tej piłeczki będzie niezłe oko. Trzeba tylko narysować źrenice. To będzie zielone. Nieźle wyszło. Większe czy mniejsze? Akurat. Otwórz szeroko. Jeszcze tylko drugie. Tyle, że niebieskie. Hej! O nie! Ups, sorki. W każdym razie założę ci kapelusik. Fantastyczne. O rany. Żyję. Ale gdzie jestem? Ktoś mnie odwiedził.
Cześć! Gdzie jest Ken? Kto? Nie wiem. Że co? Kłamiesz! Gadaj! Auć! Jest u mnie w domu. A teraz spadaj stąd. Okej. O, rany. O, nie. Auć. Chwileczkę. Potrzebujesz jeszcze laski. Ale skąd? Ta jest dużo za duża. Nie, weź to. Ej, uważaj. Serio? Przepraszam. Możesz to jakoś zmniejszyć? Zmniejszyć? Skoro prosisz? Jasne. O to ci chodziło? Nie. Laskę. Sypie ci się. Nie wnikam. Zrobione. Może być? Tak. Dzięki. Tyle trocin. Wystarczy kawałeczek. Ale wciąż czegoś brakuje. Chyba, że mam coś pod ręką. Obrzydliwe. Ale działa. Tyle, że ma być czarne. Właśnie tak. Zobacz. Niezła, co? Specjalnie dla ciebie. O nie. Jestem Kane. Przywrócony do życia. Kto będzie moją pierwszą ofiarą? Ten chłopiec? A może zrobię coś o wiele gorszego? Pstryk. Hej, królik. Patrz. Nie rób tego. Co? Nie rób czego? Co się dzieje? Zaraz oszaleję. Co? Moja lalka. Znowu to samo. Gdzie tym razem? Zostanę tu na zawsze. Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. Szminka? Zrobione. Cienie? Zrobione. Doskonale. Teraz wyglądam jak prawdziwa pomni. I mogę dołączyć do obłędnego cyfrowego cyrku. A przynajmniej taką mam nadzieję. Patrz na nią. Ha? Ale głupia. Ale dlaczego? Co robię źle? Ha? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? O, wyjście! Muszę stąd wyjść. Dalej, otwórz się. O nie, jestem uwięziona. O, a to co? Ale kim ty jesteś? Jestem Kane i wiem, co robić, żeby zamienić się w pomni. Spójrz, to naprawdę proste. Cudownie! Wreszcie będę mogła dołączyć do cyrku. No to zaczynamy. Masz, wytrzyj swoją piękną buzię. Robi się. Zdrowione. O nie. To teraz pozbądź się pryszczy. Ale jak? Co to było? Jajka? Ciekawe. Ale co jest w środku? Otwórz i zobacz. O, co jest? Bez obaw. Po prostu nałóż to na twarz. W ten sposób? Tak, teraz policz do pięciu. Trzy, cztery, pięć. O, rety, jaka ona czysta. Fuj. Hej. Fuj, proszę, nie rób tego. A teraz popatrz na to. Ha? A co jest w środku? Oto lista. Spójrz. Tu jest napisane biała twarz. Da się zrobić, łatwizna. Gdzie moja zasypka dla niemowląt? Znalazłam. Do dzieła. Ha? O nie, skończyła się. Ach, nic popatrz nie zostało. W dół. Gdzie? O, chodzi ci o to? Tak, skosztuj. Dobrze, nie mam nic do stracenia. Czerwony, pyszne. O, teraz jestem czerwona. To śmieszne. Spróbuję jeszcze raz. Wow, kolor się zmienił. To niesamowite. A teraz zielony. Wyglądam jak Hulk. Super, ale chyba potrzebne mi to. No dobrze, sprawdźmy. Niesamowite, udało się. Dobra robota, dzieciako, wyglądasz niesamowicie. O, pozwól mi tylko to nadmuchać. O, rany. Auć, to było głośne. Przepraszam, wszystko w porządku? Ha? Czy to... Mam to na uchu, fuj. Ano tak, lista. Teraz, kiedy mam białą twarz, mogę przejść do następnego punktu. Czerwone policzki. Te słodziaki? Wszystko jasne. Wiem, co robić.
Cześć, przystojniaku. Ale szukam czegoś innego. O, znalazłam. Właśnie tego mi trzeba. O nie, to też jest puste. O. Jest inny sposób. Naprawdę? Najspaczniejsze czerwone policzki, jakie kiedykolwiek widziałaś. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Pyszne. Cudownie. Mogę? O, chcesz trochę? Proszę. Wszystkie. O, no dobrze. Dziękuję. A, nie, to na policzki. Wygląda to przerażająco, ale jestem pewna, że efekty będą niesamowite. Spróbujmy. To naprawdę miłe uczucie. Wow, super! Ale sporo zostało. Co z tym zrobić? Hej, Kane, chcesz trochę? O, moje słodkie malinki. Hej, łatwizna! Niech no sprawdzę. Wow, jak prawdziwa pomni. Ale to jeszcze za mało. Niech pomyślę. Może to? No tak, to będzie dobre. Spróbujmy. Myślę, że jest doskonale. Nie, nie jest. Co? Proszę, nie bądź na mnie zła. Pozwól, że to naprawię. O mój Boże! Witam ponownie. Przykro mi, ale muszę to zrobić sam. Naprawmy to. O nie, 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 nie. Spokojnie, jestem profesjonalistą. Widzisz? Sama zobacz. O rety, dziękuję ci bardzo. Jest posko! Nie ma problemu, dzieciaku. A tymczasem? Jak to się... Ups. Chyba zostanę tu na chwilę. Żeby zobaczyć efekty twojej transformacji. O, dobrze. To co było dalej? Kostium. Fantazyjny, kolorowy kostium pasujący do kolorów cyrku. Ale ja nie mam nic takiego w szafie. Co? Hejka? Jak pomyśleć. Czy to pasuje? Tak, pasuje. Mogę? Hej. Hej. O rano, jestem goły. Wielkie dzięki, chłopaki. Teraz mam wszystkie materiały. Do dzieła. Ostrożnie. Mam tylko jedną szansę. Jeszcze kilka cięć. I gotowe. Teraz muszę to zszyć. Aha, mam cię. To będzie mój pierwszy raz, ale mimo to chyba udało mi się to zrobić doskonale. Wow, niesamowite, boskie. No właśnie, prawie o nich zapomniałam. Teraz jest idealnie. Chyba jestem gotowa. Popatrz na mnie, Kane. Podoba tak, ci się? Tak, jest super. Przepraszam. O, nieważne. Hej, zapomniałam o czapce. Kane, mógłbyś mi pomóc? Z czapką? Zaraz ci coś wyczaruję. Poczekaj, kochana. Pokaż, pokaż. Ta-dam! Urocza. Ale... Nie podoba ci się? Mam jeszcze jedną. Au! Nie, jest okropna. Dobrze, dobrze. A ta? Żartujesz sobie ze mnie? Nie, nie, nie. Daj pomyśleć. Już wiem. A teraz? Wow, właśnie tego mi trzeba. Bardzo fajna. Dziękuję, Kane. Cudownie. Tylko, że moje buty. Nie mam żadnych. Gdzie mogę? O! Są naprawdę fajne. Proszę. No dobrze. Proszę, weź je. Dzięki. Ojej. No dalej. Głupie sznurowadła. Zrobione. Teraz jestem gotowa. W końcu mogę dołączyć do cyrku. Dobra robota. Bardzo się cieszę. Zabierzmy cię tam od razu. Tak, bardzo ci dziękuję. Ale super. Spójrz, wreszcie tu jestem. Baw się dobrze, młoda, a tymczasem ja rozpoczynam moją następną przygodę. Witamy. Aby się stąd wydostać, musisz zamienić się w ptaka opila. Co? Ale jak?
Oczywiście poprzez metamorfozę. Daj mi to! Spróbuję. Powodzenia. Najpierw muszę zadbać o czystą twarz. Ups. Dobra, do dzieła. Co my tu mamy? Wow, bingo! Pudełko do metamorfozy. Zobaczmy, co jest w środku. Nieźle. Jest tu coś do oczyszczenia twarzy? Nie ma. Ups, a to co? Kolejne jajko? Puk, puk. Zobaczmy, co jest w środku. Wow! Jaka fajna konsystencja. Jakie to mięciutkie. Aż mam ochotę posmarować tym całą twarz. Świetna pielęgnacja skóry, prawda? Udało się! Mam czystą twarz. Chwileczkę, a to co? Wąsik? Mam coś na to? No cóż, to się może udać. Raz, dwa, trzy. Do dzieła! O nie, co ja zrobiłam? Wow, wyglądam jak księżniczka. Czysta twarz, załatwione. Teraz czas na makijaż. Myśl. To się nada. Ale zabawa. Najpierw muszę pomalować to. Tak, jakbym chciała mieć to na twarzy. Trzeba pokryć wszystkie miejsca. O, ładne usta. Zawsze chciałam mieć gęste rzęsy. Idealnie. Wypróbujmy to. Mam nadzieję, że zadziała. I? Chwileczkę. O nie! Położyłam to do góry nogami. Od razu lepiej. Ups. Runda numer dwa. Wow! Kto jest teraz królową? Oczywiście, taka się urodziłam. Makijaż zrobiony. O, zasnął. Teraz mam okazję. W drogę. Stój! Dokończ to, co zaczęłaś. Dobrze, jeśli muszę. Czas na włosy. Co jest nie tak z moimi włosami? Zobaczmy, co tu mamy. Pianka do włosów. Więcej, więcej. Wystarczy. Jakie miłe uczucie. Więcej pianki. Czuję się jak jakiś deser. Ho, ho, ho. Dodajmy do tego trochę życia. Róż zdecydowanie króluje w tym sezonie. A teraz mieszamy. To będzie wyglądać niesamowicie. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Jeszcze kilka sekund. Suszarka do włosów. Dzięki temu wszystko pójdzie szybciej. Jakie miłe uczucie! O! Muszę wypróbować tę sztuczkę! Uwielbiam to! Kręci mi się w głowie! Auć! Moja głowa! O, lista! Mam dość siedzenia tutaj! Ej, co to jest? Czy to ptak opila? Oczywiście, że tak! Hej, jestem pani Opila. O nie! Przegapiłam swoją szansę. Dobrze ci poszło. Dzięki za nich, zgubi ptaku. Chwileczkę. To mi się chyba przyda. Następny krok, strój. Zaufajcie mi, to się uda. Zabierzmy się do tworzenia. Cięcie, cięcie, cięcie! Idealnie! Ostatnie poprawki! Boskie! Czegoś tu brakuje! Moje buty! Nie pasują! Tego mi właśnie trzeba! Wybacz, przyjacielu, potrzebuję ich! Czy to nie wygląda jak ptasia nóżka? Wymiatam!
Jestem gotowa! Doskonale! O, fajnie! Co to za zapach? Mam coś na sobie! Fuj! Czego mi brakuje? Wyglądu opili! Jak mam to zrobić? Potrzebne mi pióra! Tylko gdzie je znajdę? Halo, halo! Pokażcie się! Nigdy się stąd nie wydostanę! Chwileczkę! Pióra! Wiem, co robić! Cześć, Kleju! Już wyczuwam w tasie wibracje! Jestem kobietą ptakiem! Nieźle! Przynieśmy to! Wow! Wow, mam skrzydła! Apsik! Wow! Wyglądam świetnie! Zupełnie jak ptak opila! Brakuje mi tylko dzioba! Do dzieła! Sprawdźmy w pudełku! Hej, gdzie się wszystko podziało? Nic tu nie ma! Co to jest? O, idealne! Nadajmy temu kształt! Dajcie mi tylko chwilę! Mówiłam, że dam radę! Jest! Wyglądam dokładnie jak ptak opila! Co? Naprawdę to zrobiła? Naprawdę to zrobiła! Jestem gotowa! Wypuścisz mnie? Wreszcie! Wracam do domu! Pa! Papa! Wróciłam! Kochanie, co chcesz robić? Ups! Dlaczego jesteś tak ubrana? Hej, tato! Nic, pa! No cóż! Och, ta dzisiejsza młodzież! Dzisiaj mój wielki dzień! Muszę się spieszyć, bo Ken na mnie czeka! Paproszek! Witaj, Barbie! Jaki on przystojny! Nie mogę uwierzyć, że Ken mnie zdradził! O, co takiego? Nowa lalka! Nareszcie! Śmierdzisz! Trzeba cię porządnie wyczyścić, ale masz tu różnych śmieci, nawet majonka, ohyda! Uj! Bez narzędzi się nie obejdzie! Do dzieła! Co mi robisz? Pełna pielęgnacja ciała! Mam nadzieję, że lubisz brokat! Będziesz się ładnie błyszczała! Teraz czyścimy! Relaksujące, prawda? Żeby mnie tak ktoś obsługiwał. Prawie gotowe. Wyglądasz cudnie. Ups, coś masz na buzi. Czas na kąpiel. Chodzi o to, żeby się całkowicie zanurzyć. Całkowicie zanurzyć, mówię. Zasłońmy tu kilka miejsc. Zobaczysz, porządna kąpiel dobrze ci zrobi. Wow, cała czyściutka. Jeszcze tylko spryskam wodą. Kiepski pomysł. Kąpiel z bąbelkami to za mało. Musisz skoczyć pod prysznic. Tylko najpierw muszę ten prysznic zmajstrować. Dobrze, że tego nie wyrzuciłam. Recykling w najlepszym wydaniu. Z tego będzie fajna ścianka. Ma nawet ładny wzorek. Wszystko dla mojej Barbie. Wybrałam go z myślą o niej. I co jeszcze? Główka prysznicowa, naturalnie. Obi nie mają takich rozmiarów, więc muszę sama coś wykombinować. Zrobię kilka otworów w modelinie. Im więcej, tym lepiej.
ale tyle powinno być akurat. W takich projektach super glue jest super przydatny. A, wyciskam! Słomkę z klejem mocuję do główki prysznicowej. Najlepiej, jeśli klej też jest różowy. Bądź co bądź, to ma być prysznic dla Barbie. Upewnię się, że trzyma i skończone. Wow! Czegoś tu brakuje. No tak, zasłony. Tadam! Pasuje kolorystycznie do ściany. Barbie na pewno to doceni. Gotowa na prysznic? Ups, zadbajmy o twoją skromność. Wskakuj! Żadnego podglądania. Dajmy jej odrobinę prywatności. A, miłego prysznica. Wow, ale wspaniałe uczucie. No dobrze. Wystarczy tego moczenia? O, od razu lepiej pachniesz. O, brudne ubranko. Ale bez obaw, znam świetną sztuczkę. Zaraz cię wystroję. Zawsze chciałam pracować w modzie. Barbie będzie moją muzą. Ta sukienka będzie wyjątkowa. Czuję się jak profesjonalna designerka. Żeby tylko pasowała. No to przymierzamy. Wow, jak modelka na wybiegu. Hej, wyglądamy identycznie. Jak siostry bliźniaczki. No prawie. Potrzebuję tylko żółtej opaski. Może z tego kroszku od nakrętki. Nie, bo ma niewłaściwy kolor i rozmiar. To mogę dopasować. A co do koloru? O, wspaniale. Przydałby ci się też domek. Wiem, do kogo w tej sprawie zadzwonić. Słucham. Przesyłka do Mai. Tak, to ja. O. Wow, zupełnie jak mój wymarzony dom. Podoba ci się Barbie? O, Maja, to domek ze snu. Jesteś niesamowita. To bardzo ekscytujące. Wow, domek typu zrób to sam. To będzie łatwizna. Hejja. Tak, słonko? Zbudujesz to dla mnie. Oczywiście. To dzieci nie proste. Dzięki, tatusiu. Zobaczmy. Bułka z masłem, co? Cóż. Co to ma być? Muszę zrobić zakupy. Ale przecież dzisiaj tak niedziela. Zaraz, gdzie idziesz, tato? Sama sobie poradzę. Wszystko jest w instrukcji. Okej, rozumiem. No chyba. Najtrudniejszy jest początek. No to do roboty. Aha. Skończone. I co o tym sądzisz? Zapomniałam o niespodziance. Pozwól, że cię oprowadzę. Będziesz zachwycona. W tym domku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Chodźmy na piętro. Wow. Idealne miejsce na chillout. Ale najlepsza jest sypialnia. Sama ją zaprojektowałam. Cudowne, prawda? Żeby tylko mój dom tak wyglądał. Jak wrażenia? Wow, Maja! To najlepszy dom pod słońcem! Cieszę się! Może przy okazji naprawić moją mamkę? Nie ma mowy! Burczy mi w brzuchu! Ty też pewnie byś coś przekąsiła. Idziemy. Tylko najlepsze dla mojej Barbie. I nie mówię o kolacji przy świecach. To byłoby coś. Może kiedyś pójdziesz na randkę, Barbie. Ale póki co ugotuję ci obiadek. To tradycyjny przepis od babci. Dzisiaj w menu będą jajka. Wygląda fajnie, co? Mini jajeczka dla mini dziewczyny. I wreszcie wrzucamy na patelnię. Przypilnuj sama, okej? Gotowe! Jajeczko sadzone dla pani! Jajka! Smacznego! Pychota! A? Smaczne i pożywne! Chcesz się przejść na spacer? No nie wiem! Przyjadłam się! A? Żaden problem! Mam świetny pomysł! Hajja! Barbie musi dbać o formę! Na przykład jeżdżąc na rowerze. Rowerków dla lalek raczej nie sprzedają. Więc sama muszę jakiś zmontować. Przyda się siedzenie z tyłu. Ha, to się sprawdzi. Resztę zostawię sobie na później.
Barbie będzie co prawda zalatywać popcornem, ale co tam? Mnie to nie przeszkadza. Koła zmajstruje ze starych płytek CD. Podobno kiedyś słuchali na tym muzyki. Ale gdzie są głośniki? Dziwne. W każdym razie teraz to kółka rowerowe. Czas na przejażdżkę. Świetna zabawa! Ken! Kto to? Jaka ona piękna! Ken, poznaj twoją nową dziewczynę! Chcesz się pobawić? Twoja lalka jest taka śliczna! Ale z ciebie piękna dziewczyna! Pójdziesz ze mną na randkę? Na randkę? Z chęcią! To co, jutro wieczorem? No proszę, twoja pierwsza randka! Nie! Muszę coś z tym zrobić! Chodźmy do domu! Jak to naprawić? O nie! Nie ma mowy, żebyś wyszła z domu w takim stanie. Do salonu piękności. Trudne sytuacje wymagają poświęceń. Wybacz, Barbie, nie ma innego wyjścia. Fuj, ohyda. Guma przylepiona do włosów. Trzeba całość obciąć i tyle. Masz łysy placek niczym jakiś staruszek. Nie do przyjęcia dla młodej damy. Już wiem. Bez obaw, Barbie. Coś na to poradzimy. Takie zamieszanie, że można stracić głowę. Przyda mi się wstążka. Dzisiaj mam ochotę na niebieski. Ale pasowałby też dowolny inny kolor. Wystarczy chwycić za jedną nić i pociągnąć. Wysoce satysfakcjonujące. Przytnę nieco z zapasem. Żeby na pewno zakryło kompromitującą łysinę. Jakiś liczny kolorek. Ma fryzurę stworzoną do pasemek. Hejja! Wow! Bardzo twarzowo! Super! W zasadzie gotowa do wyjścia. Ups, twoja przepaska. I znów jesteś idealną panną. Z jednym wyjątkiem. Makijaż. Zrelaksuj się, a ja cię wyszykuję. W tym pudełku trzymam wszystkie przybory do makijażu. Tadaj! Moje szkło powiększające. Teraz widzę najdrobniejsze pory w skórze. Postaram się, Maja. Muszę wyglądać jak najlepiej dla Kena. Zaufaj mi, Barbie. Jesteś w dobrych rękach. Na początek róż do policzków. Biała róż? Jesteś pewna? Mówię ci, wiem co robię. Jedno spojrzenie i chłopak sam się zaróżowi. Na to dopiero kładziemy kolor. I ostatni szlif. Jak z obrazka. Jestem z siebie dumna. Wspaniale. Wyglądasz dokładnie jak ja. Zaraz. A to co? Z powrotem na fotel. Wstydziłabyś się takich paznokci. Ups. Przepraszam za to. Nareszcie. Przybory do makijażu zamieniam na zestaw do manicure. Uważaj, bo zrobi się gorąco. Ale rezultat będzie powalający. Przygotuję się. Oj tam, nie dramatyzuj. Nic strasznego, widzisz? Ostatni paznokieć i... Gotowe, a? A teraz wybierz kolor. Tego nie chcę. A ten? Też mi się nie podoba. To może ten. No to znajdźmy pasujący lakier. Nie. To jest to. Potrzebuję tylko odrobinki. Perfekt. Muszę się skupić, żeby nie popełnić błędu. Skończone. Wow. Jestem prawdziwą artystką. Czasami sama siebie zaskakuję. Wow. Przyznaj, że wyglądasz czarująco. Możesz z dumą pójść na randkę. Lecimy. Gdzie ona jest? Obiecała, że przyjdzie. Wystawiła nas do wiatru. A co to takiego? Bip, przyjechałem po Barbie. Twój luby jednak o tobie pamiętał. Oczywiście, moja piękna. Jedziemy. Jakie to romantyczne. A ja zostałam sama. To dla pani. Jak to? Przecież nic nie zamawiałam. Labamas? Całkowicie opłacony wyjazd. Po co mi lalka, skoro wygrałam super wakacje?
No to wyjeżdżam. Na razie. Co to? Kocham czarnego kota. Ej, chcesz całusa? To on! Jasne! Zupełnie jak w moim śnie. Uśmiechnij się. Ha, ale z ciebie frajer. Powinnaś wyglądać jak ona. Co? Biedronka? Chcę być taka jak ona. Ale nie wiem jak. Wilkę! Przemiana w Biedronka? Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Ciekawe, co jest w środku. Wow! Cały zestaw kosmetyczny. Super! Wszystko, co mi się przyda. Zobaczmy. Potrzebuję fryzury, makijażu i stroju. Po co komu fryzjer? Sama się mogę ostrzyc. O rany! Wyglądam jak starsza pani. Może znajdę coś w magicznym pudełku. Farba? Dobry początek. Ale zaraz, zaraz. Przecież potrzebuję niebieskiego. A kto tam się chowa? Pan ośmiorniczka. Jak się masz, przyjacielu? Nie złość się. Obiecuję, że nie wycisnę cię za mocno. Świetnie. Wielkie dzięki. Niebieska farba gotowa. Mam łapki niczym smerfetka. Nie pozostało nic innego, jak wetrzeć ją we włosy. Jestem prawie pewna, że wiem, co robię. Wow! Skąd się to wzięło? W sumie to... Znam bardzo fajną sztuczkę. Użyję sznurówek do ozdoby mojej nowej fryzury. Myślę o ogonki dla syrenki. Co? O nie, jestem pryszczatym potworem. Muszę je wycisnąć. Nie, to nic nie da. Ha? Przynajmniej chomaki na mnie lecą. Wstydziłbyś się. Mam pomysł. Uwaga. O rzecz, ale pryska. Trzeba będzie umyć lustro. Jak to? Teraz znowu zostały czerwone kropki. Magiczne pudełko na ratunek. Biedronkowe naklejki. Nie zaszkodzi spróbować. Powinny zamaskować wszystkie kropki. Niesamowite! Teraz tylko czekać. Przy okazji wpadnijcie na mój kanał urodowy. Czemu to tyle trwa? Nie. Pękły mi okulary. Ale ze mnie nie zdara. Hurra! Czyściutka sera. Co jest nie tak z moimi oczami? Mam palce jak lornetka. Ostro i wyraźnie. Pichło mi się. Ohyda! Co? Pełno włosów w nosie. Jak u faceta. Muszę to naprawić. Użyję pensety. No to do dzieła! Póki co dobrze idzie. Już prawie. Udało się! Acik! Chyba powinnam iść do lekarza. Fuj! Sorki za to. Uszy też? Wszędzie wyrastają mi włosy. Jestem jak jakiś niedźwiedź. Wypróbuję kolejną sztuczkę. Nałożę smarki na patyczek do uszu. O rety, okropnie to wygląda. Usuwa włoski zupełnie jak wosk. Przynajmniej w teorii. To dopiero ohydny lizaczek. Uszy czyste. Co jeszcze, żeby stać się Biedronką? No tak, maska. Która mi najbardziej pasuje? Może taka? A, wybiorę później. No wiecie co? Syreni ogon czasami przeszkadza. Co my tu mamy? Mam pomysł na następną sztuczkę. Chodźcie na moje rozgwiazdki. Ale zostawcie coś po sobie. Właśnie tak. Dodam czerwonego brokatu. Błyszczy się aż miło. Makijaż to też sztuka. Wow, genialne. Zostały jeszcze tylko... Usta.
są blade i wąskie. O nie! Szminka mi się złamała. Na szczęście znam na to trik. Nałożę szminkę na szyjkę od butelki. O tak! I robimy dziubek. W ten sposób jest dużo łatwiej. Co dalej? Ha? Kostium? Jak mam to założyć na mój ogon? Muszę coś wykombinować. Wybiorę dla siebie jakiś nowy styl. Nie ma mowy. Zły rozmiar. Zbyt formalne. Potrzebuję czegoś rewolucyjnego. Zajrzyjmy ponownie do magicznego pudełka. Same śmieci. Nic więcej nie ma? Do bani. Już wiem. Idę na zakupy. Nie. Jeszcze czego? Za nic w świecie. Kostium Biedronki. O to chodziło. Zamawiam. Superowo. Czas przymierzyć. I na koniec spodnie. Tu pojawia się główny problem. O, bez nóg. Ani róż. Nigdy nie zostanę Biedronką. A to co? Eliksir na nogi? Akurat dla mnie. Na zdrowie. Nie mogę się doczekać. I co? Gdzie są moje nogi? Może jeszcze jeden łyczek? Sprawdźmy. Wciąż nic? Jakiś trafny ten eliksir. Chyba, że... No tak! Pewnie trzeba wylać na ogon. Ostatnia kropelka. Działa! Mam prawdziwe nogi. Teraz mogę dokończyć strój. Wow! Wyglądam jak Biedronka. Jestem gotowa. Jeszcze tylko jeden gadżet. Biedronka idzie na polowanie. Muszę być nieskazitelnie czyste. Cel namierzony. Mam cię. Co jest? Witaj, kotku. Biedronka, jesteś taka piękna. Ty też. Mam nadzieję, że będzie mu smakować. A jak dzisiaj wyglądam? Zajebajnie. Hej! Ale ze mnie nie stara. Nic nie jest? Fuj, spadam stąd. Syrenka? Czarny kot lubi syreny? Weź to. Pilnie potrzebujesz zmiany. Wow, ładny pokoik. Jak mam się niby zamienić w syrenkę? Niech się zastanowię. Daj mi swoje mirakulum. Zaprogramuję, co trzeba. I voilà! Oto nasz plan. Po pierwsze, pozbyć się pryszczy. Są paskudne. Ale mam pomysł. Magia naklejek. Wow, faktycznie działają. Lepiej niż sądziłem. No nie wiem. Zobacz na rezultat. Wow, ani śladu pryszczy. Rzuć się chusteczką. Ale miałaś tego syfu, co? Jak to nasza lista? Pierwszy punkt załatwiony. Co dalej? Co to? Spędzą mnie nogi. Bo trzeba je wydepilować. No, to też mam sztuczkę. Pomoże nam zwykły miód. Gotowa? Jasne. W sumie nie było tak źle. Faceci. Jakie gładziutkie. Fuj. Do wyrzucenia. Ups. No wiesz co? Miodzio. Co teraz? Okej. Syreny mają łuski. Skąd mam wy...
trzasnąć łuski. Oj tam, coś wykombinujemy. O nie, ktoś potrzebuje pomocy. Muszę lecieć. Zaraz wracam. Co tu się dzieje? Dokąd się wybierasz? Wyglądają trochę jak łuski. Tak, to się może przydać. Wróciłem. Stęskniłaś się? Co znalazłeś? Sama zobacz. Zakładasz kabaretki na głowę. I malujesz cieniem do powiek. Co on u licha wyprawia? Tak jest, jestem mistrzem metamorfozy. Wow, ale ładnie. No pewnie, kolejny krok to makijaż. Łapy przy sobie. No, jaka uparta. To moja szansa. Udało się. Druga maska? Mam ją. Zaraz, jak to możliwe? Zgłupiała z tymi maskami. Co? Chcesz moją maskę? Nareszcie. Masz oczy pandy. Co to znaczy? Zamieniam się w pandę? Wiem, co robić. Recepta na worki pod oczami. Moje arcydzieło. O! Wow! Jak cudownie! Dzięki! Nie ma sprawy. Jedziemy dalej. Następny krok to uszy. Jak to uszy? Znaczy, że masz pokazać uszy. Jakoś tak dziwnie wyglądają. Sorki, w każdym razie je widać. A co z moimi włosami? Co ty tam wyprawiasz? Fuj, ale śmierdzą. Zawiążę je w ten sposób. Intrygujące. Zostawimy na kilka godzin. Czas mija szybko, jak się dobrze bawisz. Możemy zdejmować. O tak. Moje włosy są olśniewające. Wow, wyglądasz rewelacyjnie. Tyle, że nieco zalatujesz. Fuj, aż tyle plegmy. Przy okazji musimy coś zrobić z paznokciami. To fakt, gorsze niż u wampira. Coś na to zaradzimy. O, milutko i cieplutko. Mogę tak nasiąkać godzinami. Może jednak się pospiesz, co? Czyste, aż się błyszczą. Jeszcze tylko odrobinkę spiłować. I zrobione. Gdzie moje ręce? Ups, tutaj są. Koniecznie musisz je pomalować. W czerwonym mi do twarzy. No jasne, bądź co bądź, jesteś Biedronką. Doceniam te kropeczki. Paznokcie jak przystało na Biedronkę. To jeszcze nie koniec. Następnie mamy biustonosz. Jaki specjalny biustonosz? To twoje? Łapy precz od moich majtek. Już wiem. Miraculum na ratunek. Poproszę o nowy stanik. O to chodziło. Dzięki, Tiki. Przymierze. Hej, bez podglądania. Wow, dobrze wygląda. Co o tym sądzisz? Nieźle, ale przyda się jakiś morski akcent. Tyle, że muszelki pobolujemy na czerwono. Dobrze się bawisz, co?
Gotowe. A, fajowa. Zostało nam tylko jedno. Syrenka ma ogon. Może jednak daruję sobie tę przemianę. Za daleko zaszliśmy, żeby teraz zrezygnować. Załatwię ci ogon. Rób swoje, a ja poproszę o pomoc. Skąd mogę wziąć Syreni ogon? Jedna rybka, muszelki plus garść czerwonych kamyków. Wrzuć do jednego wora i... Shake, 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 shake. Miejmy nadzieję, że zadziała. Zrób ze mnie piękną syrenę. Udało się. Wyglądam wspaniale. Bez wątpienia. Wszystko w porządku? Nie wiem. Czy tak robią syreny? A może wyprawa pod wodę, co? Uwielbiam to miejsce. Hej, SpongeBob. Jak się nie ma Sandy? Uwielbiam być syreną. Wciąż nie umiem chodzić z ogonem. Ale przynajmniej jesteś gotowa. Może w końcu go zdobędę. Hejka. Czas na zwieńczenie planu. Co to ma być? Hej, pamiętasz mnie? Nie, ale pachniesz rybką. Mniam. Najlepsza impreza po tej stronie Atlantyku. Wreszcie jestem w klubie syren. Tylko żeby nie zawalić. O rany. Tonę. Nie jestem dobra w nurkowaniu. Patrzcie. Ona ma nogi. Ups. Megan! O nie. Jesteś aresztowana. Chcę zadzwonić do prawnika. Nie ruszaj się, nie mrugaj. Haha, mam cię. Nie mogę być w więzieniu. Możesz. Syreny są wolne, kujonki trafiają do więzienia. Jak mam się stąd wydostać? Szkoda, że nie jestem syrenką. Co to takiego? Czyjeś nogi? O, szeszty! Aha. Czuję się jak w horrorze. Cik! Fuj! Chyba się przeziębiłam. Ups! Co ja narobiłam? Witaj, młoda damo. Jestem tu, by pomóc ci zostać syreną. Magiczne lustro? Co mam robić? Spójrz w górę. W górę? O! Co za dziwne pudełko! Wow! To środek do usuwania pryszczy. Spróbujmy! O! Hurra! Prysz z pryszczami! Hej! Co jest grane? Czemu przestał działać? O, głupi gadżet! Znam inny sposób. Dzień dobry, pani Krab. Pilnie potrzebuję asystenta. Pomożesz mi? Nieźle. Twoje szczypce są bardzo przydatne. Uj. Nie próbujcie tego w domu, dzieciaki. To był świetny pomysł. Ostatni. Sorki, spiesz mi się, papa. No wiecie co? Pozostały mi tylko palce. Ostrożnie. Co to ma znaczyć? Co? Ohyda. Błąd, 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 błąd. Udało się! Co? To moja szansa! Penseta posłuży mi jako wytrych. Kilka chwil i będę wolna. Ups. Co robisz? Złamała mi się pensetka. Potrzebuję innego planu. W międzyczasie wyskubię sobie brwi. Auć! Jak inne dziewczyny to robią? Gotowe! Została czerwona plamka! Uwaga! Posiłek dla więźnia. Najwyższy czas na lunch! Prosto z dna morza. Ha, ha, ha. Fuj. Smacznego. Dzięki. To nie jest żarcie z
dla ludzi. Co jeszcze mam w pudełku od Syreny? Wow, zestaw do makijażu. Mam pomysł. Widziałam ten trik na TikToku. Do dzieła. Nakładamy trochę cienia na siatkę. I gotowe. O, głowa mi urosła, czy co? Wow, niezły efekt. Może by tak jakąś ozdóbkę. Będę wyglądać mega uroczo. Perłowy deszcz. Nie wolno śmiecić. Awaria. Moja bateria. Przepraszam. Wow, ale syreni makijaż to nie koniec. Aha, morską biżuterię można użyć na wiele sposobów. Pomaluję muszelki cieniem do powiek. A następnie nałożę je na oczy. Olśniewające. Hej, panie robot? Słucham. Czy wyglądam jak syrena? Cóż, twarz się zgadza. Włosy nie. Jak to? Wypuść mnie! Nie mogę tu dłużej siedzieć! Przestań, przestań. Nawet nie spytam, co to. Tryb uśpieniał. To moja druga szansa. Pożyczę sobie twoje klucze, okej? Okay? Głupi toster! Stój! Hasta la vista! Gdzie ja jestem? Gdzie jest więzień? Ty! Ha? O, ja tylko... Nie chcę wracać do celi! Oskarży się do komitetu lalalaj! Oskarż się, toalecie! Czemu moje włosy są nagle niebieskie? Co się... Wyglądam jak mop. A teraz jak pudelek. Nie mam szczotki, więc użyję widelca. Powinnam częściej myć głowę. Wow, od razu lepiej. Boska fryzura. Co? O nie, mam wysuszone usta. Jeszcze tego brakowało. Wiem, jak ci pomóc. Ha? Że co? Po jakie licho mi kokos? Właściwie to znam pewien przepis. Ha? Mua! Hajja! Precyzyjny cios! Moje ręce to zabójcza broń. Chociaż, miorniczko, wpadniesz na imprezkę. Ha, ha! Może drinka? Spróbuj wody kokosowej. Daj coś od siebie. O to chodziło. Po zamieszaniu mam domowej roboty pomadkę do ust. Mam nadzieję, że zadziała. Mua! Wow, moje usta są pełne i świeże. Te ciuchy do niczego się nie nadają. Nowe komunikaty. Aha, co my tu mamy? Akurat mój rozmiar. Nie mogę dosięgnąć. Chwileczkę. Nie jestem wędkarzem, ale... Icha! Co się dzieje? Jak to? Ups. Zakaz wędkowania. Sorry, to chyba twoje. To było niespodziewane. Ale mam to, co chciałam. Ha! Wynalazłam nowy styl mody. Żegnajcie, paskudne ciuchy. Czas na majteczkową rewolucję. Nieźle. Teraz czas na ozdoby. Perły, jak przystało na modną syrenę. Haha. O kurczę, mój nowy top jest niesamowity. Teraz wyglądam jak syrena. Zerknij w dół, kochanie. Co? Ano tak, ogon. Co mam robić? To bardzo proste. Ha? Ogon syreny? Jest za mały. Oj tam, włóż go do wody. Jasne. Fuj, nieważne. Wolałabym w umywalce, ale woda to woda. O wow, to dopiero ogon godny syreny. Wreszcie, moja metamorfoza dobiegła końca. Jestem prawdziwą syreną. Hej, robocik! Co? Święta matryca, jak to zrobiłaś?
opuścisz mnie.